Witam w zabawie modą. Runda druga. Więcej mody i więcej olśnień. O tak, nie inaczej. Ale również więcej zabawy. W tej rundzie nasze uczestniczki, drużyna Barbie i drużyna Ekstra, muszą zaprezentować się na wybiegu od najlepszej strony. Drużyna, która wypadnie w tej rundzie lepiej, wygra. Wracamy zaraz po krótkiej przerwie. Cięcie, chwila przerwy. Poprzednia runda to było wyzwanie, ale chodzenie po wybiegu? W tych genialnych stylówkach? Ten strój oddaje to, jak się czuję. Odważna i pewna siebie. Jesteśmy totalnie gotowe, by pozamiatać w tej rundzie. Tak! No może wykorzystajmy czas na przygotowania do rundy trzeciej, czyli występu. Skoro szykuje nam się łatwe zwycięstwo, możemy przygotować numer do rundy trzeciej. Tak! Ogarniemy to! Chyba trochę się pospieszyłyśmy. Jesteście bardzo trudnymi rywalkami. Powinnyśmy wiedzieć, że nie oddacie pola łatwo i nie odpuścicie. Dzięki! I nawzajem. Nasze stare sztuczki się nie sprawdzają, a nie chcemy zostawać w tyle. Będziemy musiały się mocno przyłożyć, żeby pokonać wasz boski duet. Uczestniczki, za minutę wznawiamy grę! Do sali inspiracji! Chyba mam pomysł! Musimy przestać to robić! Wszyscy na miejsca i akcja! Oto nadeszła chwila prawdy. Runda druga startuje! Przywitajmy drużynę Barbie! Te style wyrażają ich wewnętrzną i zewnętrzną odwagę. Oszałamiające, efektowne i... olśniewające! Wow! Oto nadchodzi drużyna Ekstra. Dobrze znamy ich modową kreatywność, ale niełatwo będzie im przebić to, co pokazała drużyna Barbie. Czy cokolwiek może przebić drużynę Barbie? Ja nie sądzę. A ja owszem. I właśnie na to patrzymy. Świetne dopełnianie się kolorów. To był bardzo trudny wybór, ale ostatecznie rundę drugą wygrywa drużyna Ekstra! O tak! A zatem mamy remis. Obie drużyny zdobyły po punkcie, a więc wszystko rozstrzygnie się dopiero w nadchodzącej rundzie muzycznej. Uczestniczki, rozgrzejcie swoje plastikowe struny głosowe i niech najlepsze lalki wygrają. Cięcie! Wasze brokatowe stroje są mega. A wasz tęczowy wybieg? To się dopiero nazywa droga do gwiazd. Wiecie, na początku niemalże denerwowałam się tym, jak bardzo musimy się postarać, mając tak dużą konkurencję. Ale wyzwanie motywuje nas, by dać z siebie wszystko. A to oznacza, że w finałowej rundzie będziemy musiały postarać się jeszcze bardziej. Tak! O, Rety, która to godzina? Musimy się przygotować. Tak miło się gadało. Pa! Nie powinnyśmy skakać ze scenografii? Tak, też tak sądzę. Ja także. Pomocy! O!